Alicja i Krzysztof byli parą z długim stażem. Poznali się jeszcze na studiach, gdy on studiował inżynierię budowlaną, a ona medycynę. Miłość, jaka ich połączyła, wydawała się silna i szczera. Po ślubie zamieszkali w pięknym domu na obrzeżach miasta, który wybudowali wspólnie dzięki Krzysztofowi. Alicja wspominała to jako najpiękniejsze lata swojego życia, ich pierwsze wakacje w Grecji, narodziny ich syna, Maćka i wieczory spędzane przy kominku. Z biegiem lat coś zaczęło się zmieniać. Krzysztof był coraz bardziej zapracowany, a jego wieczne spotkania biznesowe stały się codziennością. Alicja tłumaczyła to sobie tym, że rozwój jego firmy wymaga poświęceń. Jednak od jakiegoś czasu w ich domu zagościła dziwna atmosfera, coraz częściej milczeli przy kolacji, a rozmowy ograniczały się do wymiany uprzejmości. Pewnego wieczoru, gdy Alicja wróciła z pracy, zauważyła, że Krzysztof siedzi w salonie, pochylony nad telefonem. W jego oczach było widać coś, czego nie potrafiła zinterpretować: napięcie? Ukrywane emocje? Krzysiek, co robisz? Zapytała, stawiając na stole torbę z zakupami. Nic, przeglądam wiadomości z pracy. A ty jak tam w szpitalu? Odpowiedział z lekkim uśmiechem, chowając telefon do kieszeni. Alicja poczuła niepokój. Czy to możliwe, że Krzysztof coś przed nią ukrywał? Nie chciała od razu oskarżać go o coś, czego nie była pewna. Jednak tej nocy długo nie mogła zasnąć. Przez jej głowę przelatywały myśli: czy coś przegapiłam? Czy Krzysiek mnie oszukuje? Dni mijały, a Alicja coraz bardziej zwracała uwagę na jego dziwne zachowanie. Jego telefon był zawsze zablokowany, a na pytania o późne powroty odpowiadał wymijająco. Pewnego dnia, gdy Krzysztof zostawił kurtkę w przedpokoju, Alicja zauważyła paragon z ekskluzywnej restauracji, w której nigdy razem nie byli. Cena kolacji była ogromna, a data zgadzała się z dniem, w którym Krzysztof powiedział, że ma ważne spotkanie z klientem. Wtedy zaczęła działać. Postanowiła dokładniej sprawdzić, co się dzieje. Gdy pewnego ranka Krzysztof wyszedł z domu, Alicja przejrzała jego szuflady. W jednej z nich znalazła małe pudełko z biżuterią, złotą bransoletką. Nie była to rzecz, którą mogłaby nosić Alicja. Miała inny gust. W jej głowie zapaliła się lampka. Wieczorem postanowiła skonfrontować męża. Krzysiek, co to za kolacja w restauracji w zeszłym tygodniu? Zapytała, pokazując mu paragon, który znalazła. Alicja, przecież mówiłem, miałem spotkanie z klientem. O co ci chodzi? Odpowiedział spokojnie, ale jego ton głosu wydawał się nienaturalny. Naprawdę? A co to za bransoletka w szufladzie? Od kiedy kupujesz klientom takie prezenty? Krzysztof zamarł. Przez chwilę patrzył na Alicję, jakby nie wiedział, co opowiedzieć. Alicja, to był prezent dla klientki. Chciałem zrobić dobre wrażenie. Tej nocy Alicja płakała do poduszki, ale wciąż tłumaczyła sobie, że może to ona przesadza. Postanowiła jeszcze raz zaufać mężowi, choć jej serce podpowiadało coś innego. Mijały tygodnie, a Alicja starała się zapomnieć o swoich podejrzeniach. Jednak Krzysztof znów zaczął wracać później do domu, często tłumacząc się nowymi projektami. Pewnego wieczoru, gdy Alicja postanowiła zrobić porządki w garażu, zauważyła, że w samochodzie Krzysztofa coś się zmieniło. Na tylnym siedzeniu leżała apaszka delikatna, kobieca, w odcieniach różu. Tego samego wieczoru zadzwoniła do swojej przyjaciółki, Magiedy, z którą zawsze mogła szczerze porozmawiać. Opowiedziała jej o apaszce i swoich obawach. Alicja, posłuchaj mnie. Nie możesz tego tak zostawić. Musisz sprawdzić, z kim on się spotyka. Ale jak? Przecież nie mogę go śledzić jak detektyw. Odpowiedziała, czując się bezradna. Może i nie, ale możesz poprosić kogoś o pomoc. Masz prawo wiedzieć, co się dzieje. Zachęcona przez Magdę, Alicja wynajęła prywatnego detektywa. Po kilku dniach otrzymała zdjęcia Krzysztofa z młodszą kobietą w restauracji. Na jednym ze zdjęć trzymali się za ręce, a na innym widać było, jak ją obejmuje. Alicja nie mogła uwierzyć własnym oczom. Cały świat runął w jednej chwili. Gdy Krzysztof wrócił tego wieczoru do domu, Alicja czekała na niego w salonie z kopertą pełną zdjęć. Musimy porozmawiać, Krzysztof. O co chodzi? Wyglądasz na zdenerwowaną. Może dlatego, że widziałam, z kim naprawdę spędzasz czas po pracy.
rzuciła zdjęcia na stół. Krzysztof spojrzał na nie, a jego twarz pobladła. Alicja, pozwól mi to wyjaśnić. To nie tak, jak wygląda, próbował tłumaczyć, ale Alicja nie chciała słuchać. Dość już twoich kłamstw. Myślałeś, że nigdy się nie dowiem? Krzyczała przez łzy. Wtedy Krzysztof, ku jej zaskoczeniu, przyznał się do wszystkiego. Alicja, wiem, że cię zraniłem, ale to było tylko przelotne. To nie ma dla mnie znaczenia. Alicja przez chwilę milczała. Czuła gniew i ból, ale gdzieś w głębi serca chciała wierzyć, że mąż może się zmienić. Krzysztof, dam ci ostatnią szansę. Ale jeśli jeszcze raz mnie oszukasz, nie będzie już powrotu. Alicja próbowała wrócić do normalności, ale każda kolejna noc wydawała się dłuższa i bardziej niepokojąca. Wciąż miała w głowie obrazy Krzysztofa i tamtej kobiety, uśmiechających się do siebie w restauracji. Chociaż obiecał, że to już koniec, nie potrafiła mu zaufać. Jego telefon, który teraz zawsze miał w kieszeni, zdawał się symbolem jej niepokoju. Kiedy pewnego wieczoru Krzysztof wrócił później niż zwykle, Alicja postanowiła poruszyć temat. Krzysztof, dlaczego zawsze wracasz tak późno? Wiesz, że mnie to martwi. Alicja, przecież wiesz, że muszę nadrobić sprawy w pracy. Firma to nie tylko pieniądze, to ciągłe wyzwania. Odpowiedział z udawaną lekkością. Choć starał się brzmieć przekonująco, Alicja zauważyła w jego głosie lekkie napięcie. Nie chciała jednak od razu wyciągać pochopnych wniosków. Postanowiła obserwować jego zachowanie. Następnego dnia, po pracy, Alicja wpadła na pomysł. Zabrała Maćka na zakupy, ale specjalnie odwiedziła centrum miasta w godzinach, kiedy Krzysztof zwykle miał swoje spotkania. Nie spodziewała się, że tak szybko odkryje coś, co znów zrani jej serce. Przechodząc obok jednej z kawiarni, zauważyła sylwetkę męża. Siedział przy stoliku z kobietą, której twarz była jej dobrze znana z poprzednich zdjęć detektywa. Tym razem nie mogła dłużej udawać, że wszystko jest w porządku. Zatrzymała się, wpatrując się w nich przez szybę, a Maćka odesłała do pobliskiego sklepu z zabawkami. Krzysztof zauważył ją dopiero po chwili. Jego twarz momentalnie pobladła, a kobieta naprzeciwko niego spojrzała na Alicję z wyraźnym zakłopotaniem. Alicja weszła do środka. Co tutaj robisz? Zapytała, starając się zachować spokój, choć jej głos drżał. Alicja, mogę to wyjaśnić. To tylko rozmowa. Nic więcej. Kobieta próbowała wstać i odejść, ale Alicja zatrzymała ją wzrokiem. Jej gniew był niemal namacalny. Rozmowa? To tak teraz nazywasz to, co robisz za moimi plecami? Zapytała, patrząc prosto w oczy Krzysztofa. Bez słowa odwróciła się i wyszła z kawiarni. Łzy napłynęły jej do oczu, ale wiedziała, że nie może płakać w miejscu publicznym. Maćkowi, który czekał w sklepie, powiedziała tylko, że wracają do domu. W domu Alicja nie mogła już dłużej tłumić swoich emocji. Gdy Krzysztof wrócił, zastał ją siedzącą w salonie, wpatrującą się w zdjęcia, które kilka miesięcy wcześniej przekazał jej detektyw. Alicja, proszę cię, pozwól mi wyjaśnić. Zaczął, ale Alicja uniosła dłoń, przerywając mu. Nie chcę już słuchać twoich wyjaśnień. Po raz kolejny widziałam cię z nią. Czy naprawdę myślisz, że jestem głupia? Krzysztof usiadł na fotelu, chowając twarz w dłoniach. Jego milczenie mówiło więcej niż słowa. Powiedz mi tylko jedno, dlaczego? Dlaczego za każdym razem wracasz do niej, mimo że przysięgałeś mi wierność? Jej głos łamał się z każdym słowem. Nie wiem, Alicja. To jest silniejsze ode mnie. Nie chodzi o ciebie. Ty jesteś idealną żoną, ale ja po prostu nie potrafię być wierny. Te słowa były jak cios prosto w serce. Alicja poczuła, jak grunt usuwa się jej spod nóg. Mimo że przez lata starała się być dla Krzysztofa najlepszą żoną, on wciąż znajdował powody, by ją zdradzać. Po kilku minutach ciszy Krzysztof wstał i wyszedł do sypialni, zostawiając Alicję samą. Tej nocy nie mogła zasnąć. Patrzyła w sufit, zastanawiając się, co zrobiła źle, że ich małżeństwo znalazło się w takim miejscu. Jej myśli błądziły wokół jednego pytania: dlaczego mu wybaczyłam? Dlaczego nadal tu jestem? Rano Alicja postanowiła podjąć decyzję. Wiedziała, że musi zrobić coś, co zmieni jej życie.
Tym razem nie zamierzała już dłużej milczeć ani czekać na kolejny przepraszam. Wiedziała jedno, jeśli Krzysztof znów ją zawiedzie, nie będzie dla niego litości. Poranek po kolejnej kłótni z Krzysztofem był wyjątkowo cichy. Alicja wstała wcześniej, przygotowała Maćka do szkoły i wzięła długi prysznic, próbując oczyścić umysł. Każda kropla wody przypominała jej o bólu i poniżeniu, jakie czuła. Ale zamiast łez tym razem pojawiła się determinacja. Alicja zdecydowała, że nie pozwoli już więcej Krzysztofowi niszczyć jej życia. Dosyć. To koniec tego cyrku, powiedziała do siebie, patrząc na swoje odbicie w lustrze. Po drodze do pracy postanowiła zadzwonić do Magiedy, która zawsze miała dla niej dobre rady. W skrócie opowiedziała o tym, co widziała w kawiarni i o swojej decyzji. Muszę coś z tym zrobić, Magda. Ale tym razem to nie będzie łzawa rozmowa ani wybaczenie. Chcę, żeby poczuł, co to znaczy stracić wszystko. Alicja, wiem, że jesteś zraniona, ale zemsta? Jesteś pewna, że tego chcesz? Zapytała Magda, zaniepokojona tonem głosu przyjaciółki. Nie tylko chcę. Muszę. Nie mogę pozwolić, żeby znów mnie oszukał. Magda milczała przez chwilę, a potem westchnęła. Jeśli naprawdę tego chcesz, to pomogę ci, ale pamiętaj, nie możesz pozwolić, żeby emocje cię zaślepiły. Musisz to zrobić mądrze. Alicja od razu zaczęła planować. Wiedziała, że Krzysztof uważa ją za naiwną i łatwą do manipulowania. Postanowiła wykorzystać to na swoją korzyść. Przede wszystkim musiała dowiedzieć się więcej o jego romansie, kim była tamta kobieta, gdzie się spotykali i czy Krzysztof inwestował w nią ich wspólne pieniądze. Wieczorem, gdy Krzysztof wrócił do domu, Alicja przywitała go z uśmiechem, jakby nic się nie stało. Krzysiek, przepraszam za wczoraj. Byłam zmęczona i zbyt emocjonalnie podeszłam do sprawy. Wiem, że starasz się dla nas. Może powinniśmy gdzieś razem wyjechać, odpocząć? Zaproponowała, obserwując jego reakcję. Krzysztof wyglądał na zaskoczonego, ale szybko przyjął jej słowa z ulgą. To świetny pomysł, Alicja. Może wyjazd rzeczywiście nam pomoże. Alicja uśmiechnęła się, ale w głębi duszy czuła, że to tylko początek gry. Tego wieczoru, gdy Krzysztof zasnął, ponownie przeszukała jego telefon. Tym razem odkryła, że kontaktował się z tamtą kobietą niemal codziennie. W wiadomościach były plany ich kolejnego spotkania, romantyczna kolacja w hotelu na obrzeżach miasta. Idealnie, pomyślała Alicja, zapisując szczegóły. Dwa dni później Alicja postanowiła wcielić swój plan w życie. Z pomocą Magiedy wynajęła pokój w tym samym hotelu, gdzie Krzysztof miał spotkać się ze swoją kochanką. Ubrała się elegancko, ale nie przesadnie, i zasiadła w hotelowym barze, obserwując wejście. Około godziny 19:00 Krzysztof pojawił się w holu w towarzystwie tamtej kobiety. Alicja miała ochotę podejść do nich i zrobić awanturę, ale powstrzymała się. Wiedziała, że musi działać ostrożnie. Gdy para udała się do restauracji, Alicja zrobiła im kilka zdjęć telefonem, które zamierzała później wykorzystać. Następnie spokojnie opuściła hotel. Następnego dnia Krzysztof zachowywał się, jakby nic się nie wydarzyło. Alicja z trudem powstrzymywała się przed wybuchem, ale wiedziała, że to jeszcze nie czas na konfrontację. Postanowiła najpierw zabezpieczyć swoją przyszłość. Skonsultowała się z prawnikiem, aby dowiedzieć się, jakie kroki może podjąć w przypadku rozwodu. Prawnik poradził jej, aby zebrała jak najwięcej dowodów na niewierność Krzysztofa, co mogłoby wpłynąć na podział majątku i opiekę nad Maćkiem. Tego samego wieczoru Alicja ponownie skonfrontowała się z Krzysztofem, ale tym razem miała zupełnie inną strategię. Krzysztof, myślałam o tym, co ostatnio się między nami działo. Może powinniśmy zainwestować w coś wspólnie? Może jakieś konto oszczędnościowe, żebyśmy mogli planować przyszłość Maćka? Zapytała z uśmiechem. Krzysztof, nie podejrzewając niczego, zgodził się. Alicja wiedziała, że wkrótce przeniesie część ich wspólnych pieniędzy na własne konto, aby zabezpieczyć się przed ewentualnym rozstaniem. Tymczasem Krzysztof nadal prowadził swoje podwójne życie, nie zdając sobie sprawy, że Alicja ma już plan, który wkrótce zniszczy jego idealny świat. Alicja była jak cień. Obserwowała każdy ruch Krzysztofa, zbierała dowody i cierpliwie czekała na odpowiedni moment.
W międzyczasie dokonała ważnych zmian w swoim życiu, przeniosła część oszczędności na swoje osobne konto, złożyła wniosek o konsultację prawną w sprawie rozwodu i powiadomiła Magdę o kolejnych krokach. Krzysztof, niczego nieświadomy, kontynuował swoje życie podwójne. W pracy udawał przykładnego męża, a w wolnym czasie spotykał się z kochanką. Alicja była mistrzynią kamuflażu, nie dawała po sobie poznać, że wie o jego zdradach. Wręcz przeciwnie, zaczęła zachowywać się, jakby była gotowa dać ich małżeństwu kolejną szansę. Pewnego dnia Alicja poprosiła Krzysztofa o wspólny obiad. Wybrali restaurację w centrum miasta, miejsce, które Alicja pamiętała jako ulubione ich rodziny w lepszych czasach. Krzysiek, muszę ci coś powiedzieć. Wiesz, ostatnio tak dużo się dzieje, że zaczęłam się zastanawiać nad naszym związkiem. Może powinniśmy o nasze przysięgi? Taka nowa szansa dla nas, kropka. Powiedziała, patrząc mu prosto w oczy. Krzysztof, zaskoczony jej nagłym zwrotem w stronę miłości i bliskości, zgodził się. Nie wiedział, że Alicja miała zupełnie inny plan. Wieczorem, gdy Krzysztof spał, Alicja przeglądała jego laptopa. Tym razem znalazła coś więcej: faktury za biżuterię, rezerwacje hoteli i wiadomości, które jasno wskazywały, że jego romans trwał od co najmniej roku. Wszystkie te dowody skopiowała na swój pendrive. W jej głowie zaczęła się rodzić idea, jak zamknąć tę rozgrywkę. 2 tygodnie później Alicja wprowadziła w życie pierwszą część swojego planu. Wynajęła małe mieszkanie, w którym przygotowała tymczasowe schronienie dla siebie i Maćka. Nie powiedziała o tym nikomu, nawet Magdzie. Musiała działać dyskretnie. Wiedziała, że Krzysztof nie spodziewa się niczego, dopóki wszystko nie będzie gotowe. W międzyczasie Alicja zorganizowała urodzinową kolację dla Krzysztofa. Zaprosiła kilka osób z jego pracy, przyjaciół, a nawet kilka osób z jej strony rodziny, chcąc stworzyć atmosferę harmonii. Kolacja miała być wyjątkowa, zaplanowała ją w jednym z najlepszych lokali w mieście. Kiedy wszyscy zgromadzili się przy stole, Alicja wstała, by wygłosić toast. Chciałam dzisiaj podziękować mojemu mężowi. Krzysztof, przez lata pokazałeś, jak ważna jest rodzina, lojalność i prawda. Mam nadzieję, że to, co usłyszycie dzisiaj, pomoże nam wszystkim zrozumieć, co naprawdę oznacza miłość. Krzysztof uśmiechnął się, sądząc, że Alicja mówi szczerze. Nie wiedział, co nastąpi dalej. Alicja sięgnęła do torebki i wyjęła pendrive, który wręczyła kelnerowi, prosząc o włączenie filmu na ekranie. Wszyscy zgromadzeni zobaczyli zdjęcia i nagrania z romansów Krzysztofa, romantyczne kolacje, przytulanie się do kochanki, wiadomości tekstowe. Goście patrzyli na niego zszokowani, a Krzysztof zamarł. To właśnie jest prawda o twoim mężu, moi drodzy, powiedziała spokojnym, ale stanowczym głosem. Krzysztof, to twoje ostatnie urodziny, które spędzimy razem. Krzysztof wybiegł z sali, a Alicja zebrała swoje rzeczy i opuściła restaurację, zostawiając go z jego hańbą. Wiedziała, że nadszedł czas na kolejny krok. W domu spakowała ostatnie rzeczy, zabrała Maćka i pojechała do wynajętego mieszkania. Czuła ulgę i jednocześnie determinację, by walczyć o swoje. Rozpoczęła nowy etap życia, wolny od zdrad i kłamstw. Alicja szybko dostosowała się do nowej rzeczywistości. Wynajęte mieszkanie było skromne, ale wystarczająco przytulne, by zapewnić jej i Maćkowi poczucie bezpieczeństwa. Chociaż początki były trudne, Alicja czuła, że odzyskuje kontrolę nad swoim życiem. Rozpoczęła intensywną pracę nad formalnościami związanymi z rozwodem. Kiedy prawniczka Alicji, Ewa, usłyszała o sytuacji, nie mogła ukryć swojego oburzenia. To, co zrobił twój mąż, jest niedopuszczalne. Mamy wystarczająco dużo dowodów, by uzyskać korzystny dla ciebie wyrok. Nie tylko rozwód, ale także odpowiednie warunki finansowe i opiekę nad Maćkiem. Alicja skinęła głową, czując, jak determinacja rośnie w jej sercu. Nie chodzi mi już nawet o pieniądze, Ewa. Chcę, żeby to się skończyło. Chcę spokoju dla siebie i Maćka. W międzyczasie Krzysztof próbował się z nią skontaktować. Wysyłał wiadomości, dzwonił, a nawet pojawiał się pod szkołą Maćka. Alicja ignorowała wszystkie próby. Była pewna swojej decyzji i nie zamierzała wracać do przeszłości. Pewnego dnia, gdy Alicja wracała z pracy, zauważyła Krzysztofa czekającego pod blokiem. Nie mogła go uniknąć, więc postanowiła stawić mu czoła. Czego tu chcesz, Krzysztof? Mówiłam ci,
że wszystko będziemy załatwiać przez moją prawniczkę. Powiedziała chłodno, mijając go w drzwiach. Alicja, błagam, daj mi szansę. Wiem, że wszystko zniszczyłem, ale mogę się zmienić. Dla ciebie, dla Maćka. Mówił, idąc za nią. Alicja zatrzymała się na schodach i spojrzała na niego z chłodnym spokojem. Zmienić? Krzysztof, miałeś szansę. Nie jedną, nie dwie, ale kilka. Za każdym razem wybierałeś swoje przyjemności kosztem naszej rodziny. To koniec. Pogódź się z tym. Krzysztof, zrozpaczony, próbował chwycić jej dłoń, ale Alicja odsunęła się. Teraz muszę myśleć o sobie i o naszym synu. Nie chcę mieć z tobą nic wspólnego poza sprawami, które dotyczą Maćka. Kilka tygodni później nadszedł dzień pierwszej rozprawy rozwodowej. Alicja czuła lekkie napięcie, ale jednocześnie była pewna swojej pozycji. Miała dowody, wsparcie prawniczki i własną determinację. W sądzie Krzysztof próbował przedstawić się jako ofiara. Twierdził, że Alicja go zaniedbywała, że ich związek od dawna nie działał. Prawniczka Alicji natychmiast zareagowała, prezentując zdjęcia, wiadomości i dokumenty, które jasno pokazywały, kto był winny. Wysoki sądzie, dowody jasno wskazują, że to pan Krzysztof naruszył zaufanie w małżeństwie, prowadząc liczne romanse i wykorzystując wspólne środki na swoje przyjemności. Nasza klientka chce jedynie sprawiedliwości oraz opieki nad synem. Krzysztof próbował się bronić, ale jego argumenty były słabe. Po kilku godzinach rozprawy sąd orzekł rozwód z winy Krzysztofa, przyznając Alicji opiekę nad Maćkiem oraz część majątku. Alicja poczuła ulgę, choć wiedziała, że to dopiero początek jej nowego życia. Kilka miesięcy po rozwodzie Alicja zaczęła widzieć owoce swojej determinacji. Otworzyła własny gabinet medyczny, który z czasem zaczął przynosić spore zyski. Jej życie nabrało stabilności, a Maćkowi udało się dobrze przystosować do nowej sytuacji. Pewnego dnia, podczas spaceru z synem, Alicja spotkała Krzysztofa. Wyglądał na przygnębionego, a jego elegancki niegdyś wygląd ustąpił miejsca zaniedbaniu. Alicja, proszę, czy mogę z tobą porozmawiać? Zapytał z nadzieją w głosie. Alicja spojrzała na niego z chłodnym uśmiechem. Nie mamy już o czym rozmawiać, Krzysztof. Mam nowe życie. A ty? Żyj swoim. Może tym razem nauczysz się szanować ludzi. Zostawiła go, nie oglądając się za siebie. Jej zemsta była kompletna, odzyskała swoje życie, swoją wolność i poczucie własnej wartości. Teraz była silniejsza niż kiedykolwiek.